Dzień w Polsce.pl. Maciej Wolny, wracamy do państwa. Pilnujemy Polski, drodzy państwo, i pilnujemy afery Amber Gold. A osobą, która przede wszystkim pilnuje afery Amber Gold, jest redaktor Marcin Wikło, który jest razem ze mną w studiu. Witaj, Marcinie. Dzień dobry. Wolałbym, żeby to służby specjalne najbardziej pilnowały, ale jak wynika z tych zeznań dzisiejszych i wczorajszych, tak niestety nie było. Dziennikarze są czasem lepiej poinformowani. No właśnie, chcielibyśmy, żeby było inaczej. Mamy rzeczywistość taką, jaką mamy, a więc pora ją też skomentować. Wczoraj przed sejmową komisją do sprawy Amber Gold przesłuchiwany był były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Cichocki. Dzisiaj bardzo ciekawe przesłuchanie, bowiem zeznawał funkcjonariusz z gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak oceniasz właśnie te dzisiejsze zeznania? Czy coś ważnego się pojawiło? To są bardzo ważne rzeczy, ale czy zaskakujące, wypadałoby zapytać? No nie bardzo, bo już o tym wszystkim pisaliśmy. Natomiast teraz człowiek z wewnątrz firmy, z wewnątrz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mówi o tym, jak tak naprawdę dano czas Marcinowi P. i jego żonie na wyprowadzenie pieniędzy z Amber Gold. Potwierdza się wszystko to, o czym pisaliśmy również w tygodniku sieci i mówiliśmy we wpolsce.pl, że firma Excelo, obsługująca od strony PR-owej firmę Amber Gold, to była taka maszynka do wyprowadzania pieniędzy, jakieś niemożliwe przelewy tam się pojawiały, że firma OLT, czyli linie lotnicze Marcina i Katarzyny P., to był biznes obliczony nie na zysk, tylko na to, żeby właśnie jak najwięcej pieniędzy wyprowadzić natychmiastowo z spółki Amber Gold. Wiemy też o wypłatach tutaj od człowieka, który dzisiaj zeznaje. Nie znamy jego tożsamości, nie znamy jego wizerunku. Mówi o 19 milionach wypłaconych pieniędzy przez z konta firmowego przez Katarzynę i Marcina P. Owszem, oni nieźle zarabiali. Mówiło się o 50 tysiącach miesięcznie, potem było 200 tysiącach miesięcznie, ale były też takie wypłaty, które w sumie dały 19 milionów wyprowadzonych pieniędzy, co przy całej tej znikniętej kwocie 850 milionach złotych, no daje też jakieś poważne ziarenko, więc na różne sposoby te pieniądze z Amber Gold były wyprowadzane i to są takie najbardziej główne, najważniejsze wątki, które dzisiaj podczas przesłuchania były poruszane. Na różne sposoby, ale jak wynika właśnie z tych zeznań, można powiedzieć, że chyba przy pomocy nawet państwa polskiego, bo to już o parasolu ochronnym, nie wiem, czy możemy mówić, czy wręcz właśnie o jakimś pewnym współudziale w całej aferze. No takiego odwracania głowy przez agentów ABW między innymi, a także innych służb oczywiście, no to ja w innej sprawie sobie nie przypominam. Tu widać, że to była taka sprawnie skonstruowana maszyna. Od momentu wyciągnięcia Marcina P. z więzienia na zwolnienie warunkowe, bo przypomnę, że on Amber Gold założył, kiedy był na zwolnieniu warunkowym, poprzez jakby niedozorowanie jego czynności, nieinteresowanie się tym, co robi, poprzez umarzanie spraw albo niewszczynanie spraw po zawiadomieniu na przykład Komisji Nadzoru Finansowego i później, kiedy już afera wybuchła, kiedy ta notatka od generała Krzysztofa Bondaryka, szefa ABW, pojawiła się w maju 2012 roku, no to wtedy ja sobie to tak wyobrażam, że w sprawnie funkcjonującym państwie wszystkie instytucje powinny ruszyć do ataku na tego oszusta, natychmiast założyć mu podsłuch, natychmiast zablokować wszystkie jego konta, natychmiast sprawdzić wszystkie jego nieruchomości. Jak się okazuje, podsłuch, to wiemy, z tygodnika sieci został założony prawie 2 miesiące później. Wczoraj padło takie ciekawe stwierdzenie. Dlaczego nie założono tego podsłuchu od razu po tej notatce? No bo nie wiadomo, kto by się tam jeszcze nagrał. To był moment, kiedy w spółce Marcina i Katarzyny P. w OLT Express pracował Michał Tusk, czyli syn premiera Donalda Tuska. I być może to był taki czas na wygaszenie tych interesów, na błyskawiczne wyprowadzenie pieniędzy, bo wiadomo było, że oni wtedy już jadą na ścianę i że być może to szybko się skończy. Nikt tego nie przeciął. To był czas, kiedy największe wpłaty do Amber Gold wpływały, kiedy ludzie przynosili pieniędzy, no bo to się kręciło. To była firma poparta tym ogromną jakby taką kampanią reklamową. To była firma, która miała dziesiątki samochodów i samoloty, czyli wydawałoby się, że to duża, stabilna firma, której można zaufać, więc wpłacali pieniądze. Nikt wtedy, mimo że w służbach już ta informacja była od dawna, nie ostrzegł Polaków. No i 19 tysięcy osób jest oszukanych w tym momencie. Te podsłuchy pojawiły się bardzo późno, ale też z nagrań, które udostępniłeś razem z Markiem Pyzą, wynika, że prawdopodobnie Marcin P. i Katarzyna P. wiedzieli o tym, że są podsłuchiwani. Taką kluczową postacią właśnie do wyjaśnienia tej kwestii miał być minister Jacek Cichocki. Czy takie wyjaśnienie się pojawiło? Bo chyba z tych zeznań, które chociażby wczoraj się właśnie z jego ust pojawiły, wynika niewiele. Z części jawnej nie dowiedzieliśmy się tego tak naprawdę. Rzeczywiście pojawia się nazwisko Jacka Cichockiego w tych stenogramach i w nagraniach, które mogliśmy posłuchać w telewizji w Polsce.pl. Tam mówi się o cichych panach, cisi panowie, czyli być może panowie od Cichego, od Cichockiego, który wtedy był ministrem koordynatorem służb specjalnych. To jest jedna z hipotez prześledczych przyjmowana. Ale mówi się też wprost o tym, że Paweł Kunachowicz,
i Emil Marat, czyli ludzie dbający o PR w firmie Marcina P., powoływali się na znajomość z Jackiem Cichockim i że być może trzeba tu będzie tą znajomość uruchomić. Oficjalnie Jacek Cichocki, ale i Paweł Konachowicz mówią, że znają się z bardzo dawnych czasów, że to była jakaś taka gra, być może blef, więc jakby z tych jawnych przesłuchań to nie wynika, ale rzeczywiście to są na pewno pytania, które dzisiaj po południu padną na tym przesłuchaniu niejawnym, bo po raz drugi Jacek Cichocki będzie wezwany i w tej części niejawnej również będzie zeznawał. Te wątki związane ze służbami specjalnymi, ze skarbówką wydają się być właśnie kluczowe w kontekście całej afery Amber Gold i pytanie, czy biorąc pod uwagę to, jak się zachowywał wczoraj Jacek Cichocki na przesłuchaniu, bo było widać, że praktycznie odpowiada bez emocji, że dokładnie wie, jak prowadzić ze swojej strony przesłuchanie, aby nie powiedzieć właśnie za dużo, czy możemy się spodziewać jakiegoś rozwiązania tego wątku, tych właśnie niejasności i pytań, które cały czas jeszcze się mnożą zarówno w głowach członków komisji śledczej, jak i myślę opinii publicznej, dziennikarzy. Jeśli chodzi o Jacka Cichockiego, no to on sobie tak nawet niedelikatnie powiem pogrywał z komisją, bo udawał, że nie rozumie pytania, prosił o doprecyzowanie, powtarzanie aż do znudzenia tego samego pytania, nie odpowiadał na nie, kiedy było powtarzane, irytował się, że jest powtarzane to pytanie, twierdzi, że już odpowiedział, więc to takie jakby gierki, które już przed komisją widzieliśmy, plus oczywiście ta rytualna amnezja, która też się pojawiła. Jacek Cichocki mówił o sobie, że tak naprawdę był przypadkową osobą na stanowisku ministra koordynatora służb specjalnych, że wcześniej nie znał na przykład Donalda Tuska i tak po prostu z kapelusza został wyciągnięty do pełnienia tak ważnej funkcji. Być może też nie był do końca do tego przygotowany, ale uczył się w trakcie i twierdzi, że przez niego nadzorowane służby zrobiły wszystko, co należy. Jeżeli patrzeć na państwo jako naczynia połączone, jako różne instytucje ze sobą złączone, które nawzajem się informują, wymieniają wiedzą, dokumentami, no to w państwie PO-PSL absolutnie to w ten sposób nie działało. To była kompromitacja, to było państwo z tektury, to była kamieni kupa, jak powiedział Bartłomiej Sienkiewicz na słynnych taśmach z restauracji Sowa i Przyjaciele. I w mojej ocenie było kilka albo kilkanaście nawet momentów, w którym ten proceder można było przeciąć, poczynając od właśnie tego momentu wyciągnięcia przestępcy z więzienia i zaproponowania mu takiego biznesu, bo uważam, że tak właśnie było. Potem nie dopilnował go kurator, potem sąd jakby nie wszczynał postępowania, prokuratorzy nie wszczynali postępowań i umarzali te postępowania, aż wreszcie służby specjalne, które jeżeli już działały, to działały w sposób naprawdę kompromitujący. Ja zawsze w takim momencie pytany o komentarz mówię o takich działaniach posorowanych, o przerzucaniu energii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na kompletnie nieistotne ustalenia, jak na przykład ustalania, gdzie w danym mieście mieści się punkt Amber Gold. To widzieliśmy z reklam, to zawsze były punkty w takich reprezentacyjnych częściach miasta, na głównych ulicach, no a dwóch, trzech agentów powiedzmy ze trzy dni musiało obserwować taki punkt, żeby potem w odrębnej notatce ustalić, że ustalono, że punkt na przykład w takim mieście mieści się tutaj i tutaj, jest czynny od 10 do 18 i pracują tam trzy osoby. To absolutna żenada, to jest wstyd dla państwa polskiego, że tak działały służby. No właśnie, ale czy to kamieni kupa, czy rzeczywiście brak zorganizowania, brak pewnej wymiany informacji, czy być może właśnie odwrotnie, dobrze zorganizowany proceder przestępczy, który sięgał właśnie do organów państwowych i w zasadzie włączał je do swojej machiny. Obserwując te przesłuchania i czytając akta od bardzo wielu miesięcy, no skłaniam się do tej drugiej wersji, że to był bardzo dobrze zorganizowany proceder, że to była jakaś grupa osób, na pewno grupa osób, bo na pewno to nie byli tylko Marcin P. i Katarzyna P., która miała wpływy i znajomości w różnych instytucjach, być może nie do samego ministerialnego szczebla, ale gdzieś na poziomie dyrektorów powiedzmy, czyli tak o szczebel niżej to się wszystko rozgrywało. To byli ludzie, którzy mieli możliwość blokowania przepływu dokumentów, te dokumenty, które powinny dotrzeć do osób decyzyjnych, nie docierały, jak na przykład do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta w ówczesnym czasie. Informacje, być może Jacek Cichocki ma część racji w tym, mówiąc, że on absolutnie nie wiedział, co się dzieje i że nie widział powodu, żeby na przykład ingerować jako szef MSW w działania policji, które były żenujące w tym momencie. Ale to jest tak, czy to, że do niego nie docierały jakieś informacje, no bo ciężko też powiedzieć, czy znaleźć policjanta, który przyszedł i powiedział, panie ministrze, no moja policja absolutnie nie działa, jestem komendantem, ale policja nie działa dobrze, niech pan może wyśle jakiś audyt. Nawet po wybuchu afery Amber Gold, po sierpniu 2012 roku, Jacek Cichocki nie zrobił nic, żeby wyjaśnić, dlaczego do tej afery doszło. Wcześniej może się migać, nie wiedział, jakieś informacje nie dopływały, ale kiedy to wszystko wybuchło, absolutnie priorytetem i obowiązkiem, zresztą zleconym przez premiera Donalda Tuska, było
wysłania audytu do wszystkich podległych mu służb, czego Jacek Cichocki nie zrobił. Właśnie, Jacek Cichocki był też osobą, która miała chyba najlepsze narzędzia do tego, by zająć się tą sprawą i ją wyjaśnić, bądź też działać w zupełnie przeciwnym kierunku, czyli jakby chronić całą aferę w sposób właśnie taki, jak choćby zlecać założenie podsłuchów o wiele za późno i tak dalej, i tak dalej. Pytanie też gdzieś się w głowie rodzi o przeszłość pana Jacka Cichockiego, właśnie w kontekście tego, jak prowadził swoje zeznania, bo to wskazuje na to, że był doskonale przygotowany do tego, co spotka go przed Sejmową Komisją Śledczą. Nie było emocji, odpowiedzi były bardzo dobrze przygotowane, tak jak wspominałeś, potrafił wręcz bawić się w pewien sposób z komisją, no a to wskazuje na to, że być może przynajmniej miał wiedzę na temat tego, jak chociażby funkcjonariusze służb odpowiadają w takich sytuacjach, jak się zachowują. No, jakiś czas spędził z tymi funkcjonariuszami, jednak był człowiekiem, który koordynował pracę służb specjalnych, choćby wcześniej z nimi nie miał do czynienia, jak twierdzi. Co do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeszcze chciałem wrócić na chwileczkę, to nie jest tak, że służby w czasie Platformy i PSL-u były całkowicie bezzębne i bezbronne, bo wiemy, że pod koniec turnieju Euro 2012 w Polsce wykryto pewne zagrożenie terrorystyczne, podniesiono alert, podniesiono ten stopień zagrożenia terrorystycznego i działo się to właśnie poprzez działania ABW, a więc to była służba, która w ważnych momentach potrafiła działać skutecznie i zapobiegać pewnym sprawom. Tu się okazało, że taki ogromny proceder rozrósł się tak naprawdę pod ich skrzydłami, a być może właśnie przy pewnym przyzwoleniu. To by trzeba zapytać i wyjaśnić. Małgorzata Wasserman mówiła o takich dokumentach, ja też je znam, gdzie odbywały się narady w takim gronie prokuratorów, też funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie w takiej gorączkowej atmosferze licytowano się o to, jakie zarzuty postawić Marcinowi P. tak naprawdę. I wychodzi na to, że te zarzuty, które w tym momencie ma przedstawione, czyli sprzeniewierzenia pieniędzy, czyli zagarnięcia nieswojego mienia, to nie są jedyne, które powinny mu być przedstawione, ale cały ten układ wygląda na taki, że Marcin P. i Katarzyna P. przyjmują na siebie taką rolę ofiary, odsiadują kilka lat, przypomnijmy od 2017 roku, czyli to prawie 5,5 roku, Marcin P. już jest w areszcie, Katarzyna P. trochę krócej. No za takie przestępstwo, nawet jeżeli wszystkie winy zostaną im udowodnione, no jeżeli dostaną 10 lat, no to powiedzmy, że połowę odsiadki Marcin P. już ma za sobą. Gdzie i jakie pieniądze ma poukrywane, tego nie wie nikt, to już jest taka moja hipoteza. A tak naprawdę jakie życie by go czekało, gdyby nie wszedł w ten biznes, który mu, mam wrażenie, zaproponowano. To był drobny rzezimieszek, przestępca, który był w stanie przekręcić ludzi na 20, 30, może 50 tysięcy złotych. Tutaj obracał milionami, pożył sobie jak król, był prezesem bardzo poważnej firmy, z którą liczyły się wszystkie służby i wszyscy politycy, prawie wszyscy politycy w tym kraju, i mam wrażenie, że on przyszłość ma też zabezpieczoną, więc też ta przyszłość jego i tak naprawdę no kara, którą już prawie że odbył, gwarantuje to, że Marcin P. raczej nie sypnie. I on podczas przesłuchań, których już były dwa przed komisją, on dawał tylko takie znaki, że pewnych rzeczy nie powie, ale wie. I w razie gdyby ten układ miał się zmienić, to i jego zeznania mogą się zmienić. Mam wrażenie, że to jest trwałe i tak naprawdę wszystkie ważne osoby, które zeznają w sprawie Amber Gold, gwarantują to, że nie powiedzą za dużo, bo zbyt wiele osób jest w tym kręgu zainteresowanych mniej bądź bardziej tym, aby ta... Czyli w pewnym sensie cała ta machina jeszcze wzajemnych układów i powiązań cały czas działa. No tak, to jest taki układ zawarty kiedyś, który wiąże te osoby, które były teraz. Być może politycy nie chcą na ten temat mówić za dużo, bo by musieli wykazać swoją indolencję i taką polityczną śmierć na siebie zgotować, a są też osoby, które zyskały na tym absolutnie finansowo, no i od takich to podejrzewam, że nie dowiemy się już nic a nic, ponieważ tu wchodzą w grę naprawdę duże pieniądze. No właśnie, ale szkoda, że się nie dowiemy, bo myślę, że w kontekście takich afer powinny być one wyjaśniane do końca, ale jak sądzę, to jest tutaj to jest rola prokuratury. Jeśli chodzi o komisję, to ona ma wykazać, jak działały albo nie działały instytucje państwa, i to niestety na każdym kroku się okazuje, że nie działały prawie wcale. Redaktor Marcin Wikło. Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję i przybliżenie, bardzo. Drodzy państwo, właśnie tych dzisiejszych zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold, ale też tych wczorajszych. Przypomnijmy, wczoraj przed komisją zeznawał były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Cichocki. Dzisiaj ponownie przed komisją się pojawi podczas posiedzenia niejawnego, drodzy państwo. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i oczywiście zachęcam do pozostania z telewizją w polsce.pl.